Hej siemaneczko, ja jestem Abra i dzisiaj zrobimy sobie challenge z jedzeniem. Musisz zjeść to w swoim czasie. No i oczywiście razem z Aberą, tak. Słuchajcie, mamy dwie miseczki z karteczkami. Jedna karteczka jest z losowymi czasami. Nie dobieraj się do tego, to zaraz. Zarówno możemy wylosować czas jednej sekundy, jak i jednego dnia. Zobaczmy, co my mamy tutaj. No patrz, tutaj jest na przykład, o, 30 minut. Czyli w 30 minut musielibyśmy zjeść jedną rzecz wylosowaną z tej oto, słuchajcie, miseczki. I mamy zarówno te fajne rzeczy, jak i złe rzeczy. I dla nas, i dla psa. Między innymi, słuchajcie, chipsy z Wielkiej Brytanii, żeleczki, nie no, wspaniale, no klasa. Ale słuchajcie, mamy także ostry sos, czosnek, czy nawet, słuchajcie, gumę do rzucia. I pomyślcie, nie no, gumy są spoko. Ale co gdybyś musiał zjeść 10 drażetek w 20 sekund? To nie będzie nic fajnego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Abra jeść żelków nie może. To co innego? Ej, to miała być dwa rzeczy dla niej. Ej, a to jest dla niej dobra rzecz, cebula. Ej, bo my też mieliśmy ją jeść. Ej, nie. To ja teraz mam jeść tą cebulę? My mieliśmy mieć chyba ostry sos, a ona zamiast ostrego sosu cebulę, ale to chyba nie jest zła rzecz. Piesu, dasz mi cebulę, bo akurat wiesz, akurat mi jest potrzebna też. Nie podzielisz się? Ej, ja nie wiem, co to była za cebula, ale chyba jakaś energetyczna, bo patrzcie, co się dzieje. Ej, dobra, pójdź na tą cebulę, ale pies, co się, Abra, co się z tobą dzieje? Okej, ogarnąłem cytrynę i ogórki małosolne. Wydaje mi się, że to też nie są rzeczy, ze którymi Abra by przepadała. Dobra, więc jeszcze raz pokrótce. Losujemy z jednej miseczki czas, losujemy z drugiej miseczki, co musimy zjeść. Abra oczywiście nie ma możliwości losowania, jakby sama łapką nie weźmie. Dlatego pies, my będziemy jakby brać za ciebie, okej? Znaczy, ty będziesz po prostu losował za psa. Szczerze mówiąc, nie wiem, czego obawiam się najbardziej, ale ten ostry sos to chyba nie będzie fajna rzecz. Ej, zostaw jest, banana. Nie, banan jest dla nas. Banan jest... Nie, dla pieska też jest banan. Banan też jest dla pieska. No i słuchajcie, te gumy do rzucia. Tak szczerze, gdyby zjeść 10 gum naraz, to ja nie wiem, czy to kibelkiem się nie skończy. Pies! Abra! Piesu losuje, patrz, piesu. Abra, czy ty jesteś gotowa? Czy ty jesteś gotowa, by losować? No chyba nie. Zobacz, losuje! Ej, no to nie! No ona przecież zabrała z 5 kartek teraz! Fuj! Odzyskaliśmy je, ale są strasznie poślinione. Losuję w takim razie najpierw dla siebie czas. Teraz tak, ja ci czas pokażę, a ty po prostu jakby na razie nie reaguj. Ja to oczywiście. Okej, dobra, jestem ciekawy naprawdę, co masz. Tak? Nie, dobra, tak? Już było widać. Już tak? Było widać, jest mocno, powiem. Ja widzę eskę, Pięć sekund! Jak ja w 5 sekund mam cokolwiek? Ej, serio, nic, jak? Nic nie zjesz w 5 sekund. Czekaj, co my realnie możemy zjeść w 5 sekund? Sos byłbym w stanie. Sos. Sos. No dobra, no to teraz lejąco od śliny. Dobra, biorę karteczkę niebieską i zobaczmy w takim razie, co będę musiał zjeść. Uwaga. Poka. Poka, co tam jest, gościu? Co zjesz w 5 sekund? Chipsy, okej! Albo sticks, no bo dla Abry jest, tak? Delta sticks, ale słuchajcie, no to w takim razie ja muszę wziąć 5 sekund, paczkę, całą otworzyć ją. Paczkę, ona... Wiesz? To jest nierealne! Słuchajcie, stoper jest przygotowany i lecimy za 3, 2, 1, go! 5 sekund już leci! Ziomek, nawet, nie, będzie tak, 2 sekundy! Stop! No, pokaż, ile tam zostało. Co? Ty nawet... Ty zacząłeś w ogóle? Ej, szczerze? Niezłe te brytyjskie chipsy. Niezłe, co? To jest Anglii. U nas takich nie ma fajnych. Powiem wam, że to było nierealne, aby to wyzwanie zrobić. Paczka chipsów, która ma 25 gramów, to wiecie, jakby może nie jest dużo, ale nie wpakujesz tego do buzi w 5 sekund. Jeszcze musisz to zdążyć otworzyć. Dlatego teraz ty będziesz losować Abrze. Okay. Wybraną rzecz i wybrany czas i może ona zdobędzie punkt. Dobra, w takim razie losujesz jedną białą karteczkę z czasem i jedną niebieską karteczkę z tym, co Abra będzie musiała zjeść, no bo tak jak mówiliśmy, no umówmy się, Abra nie ma funkcji chwytania. Ja się muszę bardzo postarać, bo wiecie, o, patrz, ja tam jestem. Jeżeli kogoś wkopię, to nie siebie, tylko pieska biednego. Tak, pieska wkopiesz. Co masz? Jest dobrze. 7 minut. Jest bardzo dobrze. Ej, to gdyby ona na przykład dostała, nie wiem, dentastik, w sumie cokolwiek by nie cokolwiek dostała. Cokolwiek, ona 7 to zje, naprawdę. Ej, 7 minut to jest do zrobienia. Piątka. Dobry pies! Uwaga. Warto powiedzieć, że moje karteczki nie wróciły. I co masz? Ciastka w tapsa. Żelki łamane na ciastka. No tak, no bo Abra ogólnie cukru jeść nie może, ale w takim razie przygotowaliśmy jej ciastka. Słuchajcie, mamy tutaj ciasteczka, wysypiemy je wszystkie tutaj, ale czy ty masz odpalony stoper? Tak, już leci, ale 7 minut. A ty już odpaliłeś, ale ja myślę, że tak szczerze to zero problemu. Totalnie zero problemu. Dobra, pies, jak ci idzie? Pochwal się, jak ci. Ej, trochę tutaj jeszcze zostało, ale raczej w minutę. Co ona by to skończyła? Nawet minuty jeszcze nie ma, także jest naprawdę dobra. No i jak dla mnie, powiem ci, że to jest chyba koniec. To jest finish. Ej, ona to zrobiła w minutę i
mam wrażenie, że nie spieszyła się najbardziej, jakby mogła. Wobec tego w rundach jest 1-0 dla Abry i my, moi drodzy, lecimy z kolejną rundą, ale ja tylko szybko przypominam o subskrybowaniu tego kanału, klikajcie ten czerwony guziczek i zaznaczajcie oczywiście dzwonek, żeby po prostu przychodziły do was powiadomienia o filmach i wpadajcie na nasze Instagramy. Tutaj wszystkie trzy się wyświetlają, więc warto. A ja teraz tak, rozkładam tą karteczkę i uwaga, 2 minuty. Okej, okay, to jest tak, to jest okej. Okay. Wiesz, o co chodzi? Żelków już nie będzie, a żelki to jest jedyna rzecz, której przez 2 minuty bym nie zjadł. No nie! 2 minuty? No nie! Totalnie lajtowo. Ej, serio, to, no to pies, jesteś teraz, jesteś przegrywany teraz. Elo. O kurczę, ale będzie spinka w drugiej rundzie. Ej, nie, no to szczerze, w 2 minuty to ja bym takich spięć zjadł. Słuchajcie, banan już jest przygotowany, stoper tak samo, więc lecimy. Już poleciał czas, gość, 2 minuty. No dobra, ale ja myślę... 2 minuty tylko, ziomek, to jest to czas, musisz się śpieszyć. Patrz, jak pies patrzy na tego banana. Ale patrz, jak się uśmiecha w ogóle. Patrz, jaki chill ma. Ej, bo ona się najadła ciastek i chce iść spać. Minuta 15. Jak ci idzie? Bardzo powoli. No póki co to widzę, że żujesz i zostało ci tylko 40 sekund, więc to może być nasza runda. 3, 2, 1. Ile mam czasu? Masz jeszcze 25 sekund. Ej, to naprawdę nie dobra, jest dobry. Dobra, skończyłem. Ej, powiem ci, zjadłeś banana w minutę 40. Gdybym się naprawdę chciał pospieszyć, mega to słabo. Myślę, szczerze, w 20 sekund na przykład. Mega słaby wynik, ale jak dla mnie. Tak, dobra, nie no, jest 1-1, ale pies teraz losuje. I druga rzecz, a w pierwszej rundzie wygrała ze mną. Ostatnio było bardzo dobrze i teraz musimy to powtórzyć. No musimy, nie zwalniamy oczywiście. Wow! Co jest? Jedna godzina? Jedna godzina. Czemu ja trafiłem dobrze na jakieś 5 sekund, a ona jest trafia dobrze na godzinę? Jest dobrze, teraz tylko oczywiście jakieś jedzonko trzeba wylosować. Najlepiej dobre. Nie! Jest. Ty, ale jej się godzina nie podoba? Nie no, godzina to jest super. Bardzo dobry czas. Pies, o co tobie chodzi teraz? No i co masz? O kurczę, zobacz co wylosowałem. O góra wylosowała. Bo oczywiście Abra gum nie będzie jadła, no bo jak miałaby jeść gumę do życia, ale o góra mamy takiego małosolnego. Ej, ale ja myślę, że szczerze, to może psu zasmakować. Ja myślę, że jak cebula jej smakowała i cytrynę kiedyś jadła, no to na pewno będzie chciała zjeść ogóra. A że te ogórki nie są słone, no bo są małosolne, no to też dobrze. Uhuhu, piesek jest zaintrygowany. O kurczę, stary, jak to otworzyć? No stary, no jakoś otwierasz, no nie. O. Ale wali. Ale ja lubię ten zapach, tak patrz, szczerze. To patrz, co się to dzieje. Ogórasy. Dobra, dawaj go. Zobacz, tutaj jest ogórek dla pieska. To prawda, ona pewnie będzie musiała wyniuchać, ale godzinę. Czy ja mam w ogóle odpalać stopę? Nie, ja myślę, że nie odpalę stopera, bo to jest godzina. Dobra. Jakby to nie ma w ogóle powodów. A tak szczerze, to jest sama woda, więc ja myślę, że ona to zje. Czy ona kuma, że ma godzinę, czy nie? Ona to kuma, ona się bawi. Tak jak ty się bawiłeś niby z bananem, że tak się nie śpieszysz, tak samo ona. Ajajaj, moi drodzy, no ten ogór to taki zjedzony tylko w 1/3, ale wiecie, Abra tu jeszcze ma z 58 minut. Więc ja myślę, że jakbyśmy go zostawili, to Abra i tak za chwilę go wszamie. Abra, do mnie. Chodź, Abra. Patrz, jaki tu jest ogór. Patrz, jaki tu jest ogóra. Zjesz tego ogóra, czy nie zjesz go? No dawaj. Zjesz go, czy... No ej, bo jak nie zjesz, to nie dostajesz punktu wtedy, no. No dobra, rozwalisz jej to i co? Myślisz, że ona to zje? Ja no, myślę, że tak. Myślę, że kawałkami to zje. A miam, 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 miam. Ej, nie, no. Serio, fest, totalnie. Ale naprawdę, to jest kwestia tego, że ma godzinę, bo w minutę byście tego nie zrobili. Serio, w minutę nie ma opcji, żebyście coś takiego zrobili. Patrz, i widzisz, i teraz pójdzie, no wiesz, bez pośpiechu, minuta, dwie i będzie po robocie. W każdym razie wydaje mi się, że ogórek można zaliczyć, słuchajcie, do tych udanych prób. I teraz tak, Abra prowadzi ze mną 2-1 i została ostatnia runda. I co ciekawe, w ostatniej rundzie mamy czosnek, cytrynę i sos, czyli obie rzeczy są złe, bo ja mam sos łamany na czosnek, a Abra ma albo cytrynę, albo czosnek, więc no nieźle się zrobiło. Losuję jeden z czasów, okej, okay. I uwaga, w rundach jest 2-1, tak? Ja przypomnę, że tak, my wygrywamy. Uwaga, uwaga. 30 sekund? Bum! Tak jest, dobrze. Ej. Jedziemy z nim. Nie wiem, czy czosnek dałoby się zjeść w 30 sekund, ale sos tak. No sos na pewno, bo to jest tylko łyżeczka. No i teraz aczkolwiek które? Sos, nawet jeżeli zdobędziesz punkt, to będzie cię bardzo bolało. Uwaga. Bardzo będzie cię to bolało. Cytrynę bym zjadł, ale uwaga, mamy. Proszę sos. Bum! Ziomek, czyli tak, możesz nawet mieć punkt. Spoko, ale będzie go to bardzo piekło. Oj, serio, będzie ale go to bolało. Mega źle znoszę ostre rzeczy, serio. Czyli sos w 30 sekund? Ej, ile tego? Jest bo to już jest dużo. No, ej, no cała łyżeczka musi być. No ale ja nie lubię ostrych. Możesz się wycofać, wtedy przegrasz z automatu, bo jest 2-1 dla naszego teamu. Team wygrana. Ale jak uważasz? No, wolisz ej, ale... walczyć. Ja dobra. Wiem, że dla ciebie, czy dla niektórych widzów to by było nic, ale ja bardzo nie lubię ostrych. No, no to co, jeść? Słuchaj, to nie jest po prostu ostry, to jest extra hot. Red hot, extra hot, real hot. Hot 3 razy.
razy w nazwie. Tak, tak. Dobra, dawaj stoper i robimy to. Pies, trzymaj za mnie kciuki. Stoper odpalamy w tym momencie. 30 sekund masz typę. 30 na raz. Na początku pewnie jest okej, okay, ale zaraz cię uderzy. Zaraz cię uderzy, to oczywiście czas leci. Zjedzone, żeby nie było. Zjedzone, no kurczę, bardzo szybko ci to poszło. Ale teraz zobaczymy, jak szybko będzie ci schodzić to uczucie ostrości. Czy w ogóle może to nie jest ostre? Jakby gorzej słyszę już. I leci mi sina. Jakby wiesz, mam tak. No wiadomo, ej, nie, 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 pieseczku, pieseczku. Tutaj to zabieramy, oczywiście, bo pies nie wie, co to są ostre rzeczy. Dobra, ziomek, co ty tam wiesz? To jedna łyżeczka tylko była. No co to jest to? Nie wiem czemu, ale strasznie uszy czuję. No i oczywiście język podniebienie to jest w ogóle jakaś tragedia. Czuję, że mam też ślinotok i próbuję powstrzymać łzy, bo boję się, że jak będę miał łzy, to przetrę przez przypadek palcem, a tutaj na przykład mam, wiesz, jakąś końcówkę. Nie, ale wiesz co, jakby znosisz to nie najgorzej, no bo zobacz, okej, okay, jesteś w stanie to powstrzymać, tak? No tak, ale okay. Nie jestem w stanie powstrzymać śliny, okay. Ona cały czas się produkuje. No tak, ale jakby to nie jest problem chyba za duży. Słuchajcie, zmiana sytuacji, ponieważ Abra się dobrała do czosnku, tak jak wcześniej do cebuli, naprawdę się dobrała, naprawdę, a nawet nie wylosowaliśmy jeszcze czasu, nie wiem jak ona ma to zjeść, ale tak jak cebula była energetyczna, ten czosnek ma chyba podobne właściwości. Ja jej próbuję, słuchajcie, tutaj otworzyć ten czosnek, żeby ona, wiecie, miała sam... Obrać ten ząbek czosnku, ale patrz. Stary, to bez noża ciężko się robi, wiesz? No dobra, ale zrobiłem to chyba w sumie, patrz. Hej, mega ładnie. Dobra, ale czas musimy wylosować jeszcze. Ja myślę, że nawet jakbyś wylosował jedną sekundę, to będzie git. My mamy ruch. Co jest? 15 sekund. 15! Powiem ci tak, jeżeli to wygrasz, to w wielkim stylu. Dobra, ej, robimy to. Masz. Pies i teraz tak, ej, poczekaj, 15 sekund! Ej, wypluł! 15 sekund! Ale szybko! Poczekaj, nie, 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 nie! Dobra, 15 sekund rusza teraz. Dawno to robota. Nie, leży. Nie, chcę tego wieść. Ej, nie jest dobrze. 5 sekund. Abra, jedz to. Cebulę chciała, a tego nie? No bo ja muszę jej pomóc, a nie mogę. Czas minął w tym momencie. Czyli jest 2-2 w takim razie. Ja jednego nie zjadłem, a mianowicie chipsów 5 sekund, a ona nie zjadła czosnku. Ale widzisz, ja gdybym losował czas, jest to może bym wylosował pół godziny. Jest pogryzione, czyli jakby ona schumała, że to jest tak, ostre. I ona po prostu tego nie robi, ale ty losowałeś zły czas po prostu. Bo ty nie jesteś w jej teamie. A ja myślę, że tego w ogóle by nie zjadła. Nawet w jeden dzień. A ja myślę, że po prostu ja bym wylosował lepszy czas dla pies i byśmy dali radę, i byśmy go pokonali. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo tutaj regularnie są filmy i wpadajcie na nasze Instagramy, piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć następnym razem i trzymajcie się, dobre godzineczka, eleczko i pół!